Za nietypowym zestawem fotografii zatytułowanym Opuszczone kryją się pustostany, dawno nieistniejące fabryki czy wyburzone już budynki. Autorem wyjątkowo ciekawych zdjęć jest Szymon Fotak-Wykrota, lokalny fotoreporter, który od lat odwiedza miejsca, które mijamy, ale do ich wnętrza nie zaglądamy, bo nie wolno. Klucz, którym się kierowałem tutaj, to było pokazanie jakby najbliższego naszego otoczenia, czyli głównie Radomia. Dwie lokalizacje są spoza Radomia, czyli Wierzbica, Opuszczona Cementownia i Pronit. Wystawa jest częścią cyklu Gość Marty od Aniołów w Galerii od Aniołów. Opuszczone to 10 kompozycji złożonych z 20 zdjęć. Dwa zdjęcia w jednej ramie. Jedno ma pokazać ogólny klimat miejsca, a drugie detal oddający jego charakter. Istotą wykonania zdjęcia jest uchwycenie obrazu zastanego, bez przestawiania choćby jednego elementu. Chodzi na przykład o fabrykę łączników, gdzie po pracownikach pozostawały poodsuwane szuflady, krzesła czy niedopita kawa. Została zamknięta z dnia na dzień i wszystko tam w środku było właściwie w takim porządku jak na co dzień. Nikt nic nie wyniósł, nikt nic nie zszabrował, nie miał tam nikt dojścia, więc zbieracze złomu nie mieli dostępu. To jedna z zasad fotografa, nie dotykać, nic nie wynosić. Bywa to niesamowicie trudne czasami, bo znajduję w tych miejscach, jak dla mnie, skarby, gdzie sumienie nie pozwala mi tego zabrać ze sobą, zostawiam je. Niestety, ale podczas kolejnych wizyt, bo niektóre miejsca odwiedzam kilka razy, tych przedmiotów już nie ma, zostają tylko na moich zdjęciach. Wybór zdjęć był niełatwy, bo przez lata Wykrota wykonał około 1500 zdjęć opuszczonych miejsc, takich jak Browar Saskich, Fabryka, Polmetal, Łucznik, Radoskór czy Kino Odeon. Wystawa będzie czynna jeszcze przez 2 tygodnie. Gość Marty od Aniołów to wspólny projekt Stowarzyszenia Miejska Partyzantka Geriatryczna i Galerii pod Aniołem.